zapytać, albo że no, nie wiem, czy zdążę wszystko powiedzieć, więc wolę to umieścić na kartach książki. To jeszcze zdjęcia są bardzo zabawne. No i już ludzie odchodzą i dlatego warto utrwalić wspomnienia o nich. Kabaret był niewątpliwie najwspanialszym okresem w moim życiu. To poza wszelką wątpliwością. Halo, dzień dobry pani. Dzień dobry. Pani mnie słyszy, ja z komórki dzwonię tu spod Radomia. Tak. Dobrze słyszę, tak? Tak, dobrze. Doskonale. Czy państwo się zajmują naprawą samochodów? Tak, proszę pana. Witam państwa, witam i zapraszam na kolejny odcinek teleturnieju Miliard w rozumie. Jeden znam tylko powód, dla którego wdzięcznym być mogę cenzurze. Ten powód to wynalazek karty pocztowej. To wszystko. Zapraszam państwa do obejrzenia kolejnego odcinka teleturnieju Miliard w rozumie. Czy może mi pani wskazać drogę do kolegium Majus, nie? Yeah? Proszę pana, ja nigdy nie rozmawiam z panami, którzy nie zostali mi przedstawieni. Napisałem takie ogłoszenie, ono zostało w Gazecie Wyborczej. Jeżeli masz coś do powiedzenia, powiedz to w radiu. Tę historię cytujemy za słownikiem Kraków od A do Z Jana Adamczewskiego. Mogła się ona zdarzyć jedynie w Krakowie i ponoć zdarzyła się naprawdę. Szanowni państwo, witam, kłaniam się państwu bardzo, bardzo uprzejmie. Proszę państwa, powracam do złotych numerów. To złoty środek na zdobycie kasy. Nie wiedziałem, jak wielkiej kasy, ale teraz dowiedziałem się, ileż mogą być warte złote numery. Wylosujemy mu godnego przeciwnika. Kiedy Edison wynalazł żarówkę, brytyjska Izba Gmin powołała komisję, która wypowiedziała się ustami swego prezesa, cytuję: podłączenie domów do elektrycznego oświetlenia to czysta utopia, koniec cytatu. Wiele rzeczy było i już minęło. Pisze o tym w książce, na przykład gazda zniknęła z powodu reformy systemu pieniężnego. Aluminiowymi tymi nie dało się rzucać pięciogroszówkami, bo były zbyt lekkie. Dzień dobry, dzwonię do pana w bardzo nietypowej sprawie. Chcę poinformować, że decyzją studentów dziennikarstwa z całej Polski został pan laureatem nagrody Reformator 2010. Serdecznie gratuluję. O masz, no to ładna historia, że nie mogę przybyć, no. Ale że teraz, bo mnie zmogła grypa i biorę antybiotyk. Aj, w ten sposób to nigdy nie skończymy. Jeee! Tak, podobno w kwietniu w 1823 roku, gdzieś w pobliżu Birmingham, narodziła się nowa gra. Dzień dobry państwu, kłaniam się uprzejmie. Proszę państwa, dziś rozpoczynamy walkę o 25 tysięcy złotych. To właściwie też był podobny ferment twórczy, ponieważ myśmy, jak powiadam, próbowali najróżniejszych form radiowych. Najróżniejszych. No i już ludzie odchodzą. I dlatego warto utrwalić wspomnienia o nich.